Witajcie. Jest ostatni dzień kwietnia, a my jesteśmy w Emilii Romanii. A tak naprawdę w Romanii, bo Emilia Romania to jest region, który bardzo lubi podkreślać odrębność pomiędzy Emilią, która jest na północy od strony Parmy, Modeny i Bolonii, a Romania to Ravenna, która jest stolicą, i Rimini, przede wszystkim dwa główne miasta. I my dzisiaj jesteśmy w Rimini. W Rimini, czyli w mieście brzydkim, głośnym, mieście dyskotek, we włoskiej Ibizie, podobno nic tu nie ma. To jest opinia większości turystów. Czy tak jest naprawdę? Postaram się obalić ten mit. Jest to jedno z moich ulubionych miast w tej części Włoch. I dziś zabieram Was na subiektywny spacer. Będzie pięknie. Jesteśmy na Borgo San Giuliano. Borgo San Giuliano jest najładniejszą i najbardziej charakterystyczną dzielnicą Rimini. Być może nawet jedną z najbardziej wyjątkowych dzielnic wszystkich miasteczek Riviery Romanii. Borgo San Giuliano powstało, mamy rumor, około 1000 lat temu. 1000 lat temu mieszkali tu rybacy i w kolejnych wiekach również, aż do końca XIX wieku. W XIX wieku miejsce zaczęło się wyludniać, potem w latach 30. XX wieku część budynków wyburzono. Dopiero w latach 70. zeszłego stulecia postanowiono całą dzielnicę rewitalizować. Wtedy też zaczęto organizować Festa de Borg. Festa organizowana jest co 2 lata. Największą ozdobą Borgo San Giuliano, poza kolorowymi domkami, fantazyjnymi drzwiami, kwiatami, są na pewno murale. Ponieważ San Giuliano było jednym z ulubionych miejsc Federico Felliniego, dlatego część murali dedykowana jest jego filmom. Murale przedstawiają sceny z najważniejszych filmów Felliniego, typu La Strada, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita. Murale oczywiście poświęcone są nie tylko filmom Felliniego, ale też lokalnym osobowościom. Znajdziemy tutaj wizerunki osób, które w dawnych czasach były rozpoznawalne w całym Rimini. San Giuliano to oczywiście dzielnica rybaków. W latach 70., kiedy dzielnica została rewitalizowana, na pamiątkę dawnych czasów przy wejściach do niektórych domów umieszczono ceramiczne tablice. Jest na nich imię i nazwisko, często data urodzenia i śmierci oraz pseudonim, pod jakim dany rybak znany był w miasteczku. San Giuliano nie było tylko dzielnicą rybaków. Mieszkali tu również fiaccherai. Byli to bryczkarze. Podobno w szczycie Rimini liczyło sobie blisko 100 bryczek, 100 taksówek ówczesnych. Bryczki zimą zamieniane były na cięższy sprzęt i służyły do przewożenia ciężkiego towaru. Były ciągnięte nie tylko przez konie, ale również przez osły i muły. Dziś pamiątką tego, że San Giuliano było nie tylko miastem rybaków, ale też fiaccherai, jak nazywali się bryczkarze Rimini, są ceramiczne tabliczki, które zostały umieszczone przy wejściach domów, w których mieszkali, wraz z imieniem i nazwiskiem, tak jak przy rybakach dodany został pseudonim. Rimini to przede wszystkim Fellini, a San Giuliano
jak wiadomo, było jego ulubioną dzielnicą. Dziś na każdym kroku możemy znaleźć pamiątki po znanym reżyserze. Rimini być może jako jedyne miasto doczekało się filmu, którego jest bohaterem. Warto obejrzeć przed przyjazdem do tego miasta, żeby je doskonale zrozumieć, film Amarcord. Amarcord, tytuł w dialekcie romaniolskim, przedstawia, nie ma jednej akcji, przedstawia miasto w różnych jego aspektach, mnóstwo połączonych razem historii. Sceny z Amarcord też można odnaleźć na muralach na San Giuliano. Fellini. San Giuliano, moim zdaniem, jest najlepszym punktem, żeby zacząć zwiedzanie Rimini. Przede wszystkim bardzo blisko mamy duży parking, na którym prawie zawsze można znaleźć miejsce. Poza tym to idealny punkt, żeby coś zjeść, napić się lokalnego wina z Romanii, spróbować typowej Piadina Romaniola. To też dwa kroki, wystarczy przejść przez most Tyberiusza, żeby znaleźć się w starym centrum miasta.